jakąś ucha, nie masz ucha, wiesz? Ale w no, ucha zawsze pojawiło, ponieważ ludzie mówili, 31. Mówicie, jakieś taka dziewiąteczka, czy to przecinek? Jest ucha. Do 30, czyli tutaj ujęż w opisach komunikacyjnych trasę ulicy Lewicy w przejściach do Nowego Mostu na Wiśle Tomiskiego. Rozumiem, że to jest sprawdzona ta Tomiskiego, myśmy kopię w tej zrobili i to jest ulica Tomiskiego po drugiej stronie. To znaczy ja pytałem dzisiaj dwukrotnie i potwierdzam. Jest, jest opinia pozytywna. Ujęć w opisach zapis Jana Służyskiego, Histobotewa, Śliwiaka, kontynuacją drogi S7. Tu chodzi o to, żeby w ogóle w zapisach pojawiły się nowe nazwy ulic, które na dzisiaj nie były w ogóle i to była projekt komisji, to jest opinia pozytywna, słusznie, dlatego że Śliwiaka nigdzie nie funkcjonuje. Chodzi o tą ulicę, proszę Państwa, która tutaj, o, ten odcinek to jest ulica Śliwiaka. I ta ulica nigdzie już tutaj powinna funkcjonować. Zwiększenie terenów po zainwestowanie na proponowanym obszarze ZN w rejonie, tutaj są podane. Daliśmy opinię jako zarząd negatywną w konsekwencjach do dzisiejszego spotkania, gdzie Wydział Planowania Przestrzennego i słusznie notabene pokazuje, że ten teren, no trudno, nie ma logicznego uzasadnienia starania się o następne tereny zieleni nieurządzonej, bo proszę zobaczyć, że nie ma nigdzie terenów rolniczych. Czyli to, co jeszcze teraz stanowi rolę, jest w ogóle wpisane jako zieleń nieurządzona. Proszę zauważyć, że i pokazuje tutaj dyrektorka, to jest niezagospodarowane, mimo że jest już w przeznaczeniu na budownictwo mieszkaniowe. To jest niezagospodarowane, tu mamy, jest dużo terenów, które są puste i niezagospodarowane. I następne wnioski o to, żeby te zieleń nieurządzona była następnym terenem budowlanym, ta rezerwa terenowa nie jest na tyle potrzebna, tym bardziej, że nie koreluje to z poprzednim studium. No, może Pan przesunąć trochę, Panie Tatku, to jest neutro. I można popatrzeć, że tu jest w miarę, to jest dogęszczone tutaj, ale proszę zobaczyć, jakie mamy rezerwy terenowe tutaj, terenów, które są przeznaczane pod budownictwo. Tak. Znaczy sytuacja głównie dotyczy tego terenu tutaj. To jest rejon cmentarza, tu biegnie ulica Mułanki. I tutaj na pewno będą liczne wnioski mieszkańców o przekształcenie tego terenu. Bo no, tam dalej na przykład w rejonie Rybic były tereny miejskie, gminne i to większość, nie większość. Właśnie całe zostały przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Natomiast to są wszystko tereny prywatne. No ja rozumiem, że gdzieś ten pas się kończy na przykład tu, ale wchodzenie tak głęboko, to jest dosyć głęboko wchodzenie mimo wszystko, pomiędzy tereny zabudowane. No i ja osobiście uważam, że niekoniecznie ma jakby sens, chociaż lubię tereny zielone. I tu możemy się spodziewać licznych wniosków i jakby słyszę głosy mieszkańców, uprzedzam, ja tam nie mam tereny. Natomiast wielu mieszkańców mnie prosiło, żebym się starał o to, żeby to przekształcić. Tu trzeba jeszcze słowo komentarza, że tu jeszcze jest strefa, jest wniosek o poszerzenie cmentarza, ale jest strefa, proszę Państwa, ile teraz? 6300 metrów jest? 50 metrów jest strefy, że tam nic nie można budować wokół cmentarza. Po drugie, cmentarz ma bardzo niekorzystną ocenę, bo tu kiedyś były robione, proszę Państwa, badania przy szukaniu miejsca na cmentarza. Nie jest, tak. Miano to robić cmentarz komunalny. Bardzo negatywne wysokość, bardzo wysokie wody gruntowe. Poziom wód gruntowych nie należy praktycznie na cmentarz, jest jako lokalnie funkcjonuje i rozbudowa tego cmentarza zawsze to podawia, proszę Państwa, tak, że ta strefa się będzie powiększać i ci ludzie nie będą mogli się dalej budować. Tam było kolumbarium, była już wtedy przy planie. Trzeba jeszcze powiedzieć, że ten teren, proszę Państwa, jest bardzo mocno narażony na zalewanie. Problem, tu mamy pętlę autobusową i tu mamy ten nieszczęsny ruch gdzieś chyba w tym miejscu jest. Chyba tu jest pętla. Tak, on biegnie. Ten teren to jest teren rowu. Akurat nie wiem, czy jest teren rowu, ale dobra, gdzieś w tym miejscu jest jeden ruch, a tu jest akurat na Szparagowej, tu jest przejście na Szparagowej, to będzie gdzieś wcześniej, tu gdzieś następne jest klapa. Także to są tereny bardzo mocno zalewowe i podtapiane. Tu nie było uzasadnienia,
To, co nam tutaj dyrektorka, i też daliśmy opinię negatywną, bo na dzisiaj te tereny nie są wykorzystane. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy pół roku po uchwaleniu, czy rok po uchwaleniu tam miejscowego planu, że sporo terenów zostało przeznaczone z powrotem dla już no, pod zabudowę, gdy jeszcze chwilę ten dość dużo, znaczy w ogóle nigdy nie były terenami pod zabudowę, tylko były terenami rolniczymi. Trzeba w ogóle zwrócić uwagę, że nie ma nigdzie terenów rolniczych. Proszę. No ale studium, musimy brać pod uwagę to, że to studium może obowiązywać przez kilkadziesiąt lat, tak? Kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I teraz, jeżeli rzeczywiście tutaj mają powstać kiedyś docelowo wysokościowce, to tutaj te działki, szczególnie teraz, jeżeli plan będzie przyjęty i wejdzie studium, jakby zmieni rolę tego terenu. W tej chwili ten teren jest postrzegany jako teren przemysłowy, jako teren, gdzie miała powstać spalarnia, są tereny odpadowe i tak dalej. Jeżeli Kraków, generalnie Huta dowie się, że tutaj mają być jakby tereny, które będą jednym z trzech głównych ośrodków miasta Krakowa i rozwoju, to te tereny mogą się zagęścić w takim stopniu, że to może być potrzebne i to może być wykorzystane. Słuchajcie. To powinno być właśnie do przewietrzenia i zielenia. Znaczy ja bym tam, zdaje się robić tereny przewietrzenia, ale nie wiem. Jak to nie są wasze tereny? Jak to jest nie nasze tereny? To są działki mieszkańskie. Nigdy, też trzeba powiedzieć, nigdy nie były terenami budowy. To jest okej. Oczywiście, że nie były terenami. Nigdy nie ale były terenami, ale zawsze byli pokrzywdzeni. Proszę Państwa, spokojnie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie nakręcajmy się. Jeszcze nie tak dawno tereny te pewnie nigdy nawet się za nimi nie obróci. Trzeba mieć świadomość, że oczywiście właściciele prywatnych działek będą składać te wnioski o te zmiany. W planie nie weszły, no bo plan nie dopuszczał zmiany studium. Nawet jeżeli tam, gdzie zostało poszerzone niezgodnie ze studium, to w tej chwili jest sprawa w sądzie, będzie to unieważnione i plan, nawet tam, gdzie wyszedł zabudową poza studium, no zostanie unieważniony. Natomiast to, co pan Wiesiek mówi, rozmawiamy o perspektywie 20-30 lat. I to myślę, że nasza idea też nie była taka, że genialnie wszystko zmieniamy na zabudowę, tylko zapis był taki, że przeanalizowanie kwestii poszerzenia na pewnych obszarach zmiany tego terenu na zainwestowanie. To na przykład, wiecie Państwo, no fajnie jest, tak jak na przykład mamy wybudowaną trasę, wybuduje się przez przewóz trasę S7, nie? No dobrodziejstwo inwentarza, nie? Ci, co sprzedali teren, proszę Państwa, pod trasę, zatarli ręce, wzięli kasę, mają OK. A teraz się powie tym wszystkim, którzy mają obok, którzy nie sprzedali, dalej tam siecie, bo jest strefa zielona. Ja nie mówię, tak jak mówię, ja nie mówię, że cały teren, tylko tak jak mam na przykład przy Bugaju, czy gdzieś tam ten, kwestia skorygowania tej linii pod zainwestowanie do jakichś tam poszerzonych obszarów. Ja nie wiem jak. Ja generalnie nie wnikam w to. Myślę, że też to wynika generalnie z tego, że Panie Wieśku, no w miejscowym planie zarządzania przestrzennego większość ludzi nie składała wniosków o przekwalifikowanie. To nie chodzi o to. Kwestia była tego, że nie składali to większość ludzi, na przykład biorąc cmentarza i wiem to też dokładnie, ma nieuregulowany stan prawny. Więc też trudno, żeby to szło w tym kierunku, że nagle wszystko zmienimy. Nie zmienimy i trzeba mieć tego świadomość. Dla mnie jest jeszcze inna kwestia, znaczy uważam, że nic by się nie stało, ale jeżeli zarząd tak uważa, no to oczywiście wola zarządu, nic by się nie stało, że kwestia korekty przebiegu granic pod zainwestowanie w tych obszarach, które były tam wspomniane. Korekta, nie zmiana całkowita. Inna kwestia, korekta przesunięcia granic. Ale ile? 10 metrów, 20 sekund. Ale to już wynika, to co było powiedziane, będą również ludzie. Ja nie mam ilość zgłosi. Proszę Państwa, no, podam Państwu przykład. No ktoś, tu jest ulica, tu jest jeden dom, nie? Ktoś ma działkę, która mu sięga, tu jest ulica Husarska. I ktoś ma jeszcze działkę tu. No proszę Państwa, nie wiem, czy dla siebie, czy na sprzedaż, czy dla dzieci. Ale ten zapis? Nul, nie ma. Tu powiem tak, tu mają mniejszy problem, bo tu jeżeli ktoś coś chce robić,
no to może się teraz wystarać o WZK, bo nie ma prawa. Nie ma miejscowego prawa. Wystąpić o pozwolenie na budowę i jak ma dziecko, które chodzi do przedszkola, no to zacząć mówić dzisiaj budowę. Może to zrobić. W tym na przykład zakresie, no okej, okay. Zostaje na przykład taki cypelek tutaj, nie? A pani ma tu już pozwolenie na budowę na 3 domy. Bo akurat to zrobiła pani architekt w momencie, kiedy jest tu pani architekt, która robiła to w momencie, kiedy był robiony plan i zdążyła przed planem zrobić sobie 3 pozwolenia na budowę. Zostawiono w planie, zostawiono jako zielone, pozwolenie na budowę jej nie zostały zlikwidowane, bo nie mają prawa, ale konsekwentnie przesuwuje się tutaj te elementy. I generalnie tutaj, w tym rejonie, nie zmieniono tego. Nie zmieniono tego. Pewnie, że na przykład w rejonie, gdzie, jak pan to przesunął troszeczkę, w rejonie na przykład tutaj, gdzie, i to, o co wnioskujemy znowu my, w rejonie, gdzie jest działka gminna, bo to jest wszystko gminne, to jest gminne, tu jest teren zielony, mamy wojsko, którego też nie mamy, nie wiem, jest tam informacja, tego nikt nie ujął. Tego tutaj nikt nie ujął. Nie wiem, powiem szczerze, z czego na przykład wynika, powiem szczerze, to. Nie wiem, na przykład, z czego wynika to, a z drugiej strony tutaj były tereny większe zielone, tak, i one też zniknęły. Całkowicie. Bo tu było sporo i tu było dużo przy planie, było dużo, dużo problemu. Ja proszę Państwa, mówię tylko o korekcie, ja nie mówię o zmianie. I wchodzi tak. To dobrze się mówi o przewietrzaniu, o tym wszystkim. Nie ma swoich. Natomiast inna kwestia, to co zostało poruszone w Biurze Planowania Przestrzennego. Miejscowy plan udało się wprowadzić drogi wzdłuż wałów na pewnych obszarach. To co też mówiliśmy o dojazdach do przedpompowni. Jeżeli będzie nawet ta przedpompownia przy ulicy Szparagowej, czyli Golikówka, no to mamy drogę. To jest ten teren. To ZM uniemożliwia nam budowę drogi dojazdowej do przedpompowni. Co? Drogę do przedpompowni? No dobra, no dobrze. Wybudowaliśmy drogę, bo utwardziliśmy ją kamieniem czy recyklingiem. Ale już na przewozie tego nie mamy. Na przewozie nie mamy tych dróg, które są tutaj w planie, nie mamy ich. Ale było. No nie mamy ich. Tak, ale byśmy to tylko nie widzę. No dobrze, ale pani zapis, żeby w zadanie przeznaczyć drogi dojazdowe do wałów i wałów jeszcze jedna uwaga dotycząca tego tematu. Ale na przykład tego. Może wczesniejszy się w tamtą stronę? Dobra. Zobaczcie, że rzeczywiście tutaj były tereny zielone, w tej chwili to wszystko zostało pod zabudowę. Ten teren jest kompletnie w tej chwili pozbawiony jakiejkolwiek infrastruktury drogowej. Tu jest ulica Pułanki, przejście przez Wistę, Wisłę, Most, Panie. Słuchajcie, idealne tereny dojazdowe. Ja nie mówię całość, bo to sam bym nie chciał, żeby się dotąd ktoś wybudował. Nie wiem, no ale na przykład, nie wiem, no dotąd, nie wiem, to zainwestować. Niech pani wreszcie się wsiadzie. Jest wyłączony. Czy ewentualnie wzdłuż drogi, to jest moja sugestia. Następna sprawa, zobaczcie, w tej chwili ulica Bugaj jest jakby integralną częścią przewozu. Co prawda jest odsunięta, jest na poboczu, ale zobaczcie, rzucą trasę S7, zostanie jedyna ulica poza S7, poza naszymi osiedlami, która będzie jeszcze w rejonie Krakowa, a tak naprawdę będzie jakby no bez możliwości specjalnego rozwoju. Zrobienia czegokolwiek w tym terenie. Pozostanie tylko wąski pas, który już w tej chwili został zainwestowany. No, panie Wieśku, jeżeli chodzi o przesunięcie się z granicą zabudowy na wschód, to uważam, że nie, bo tam jest nisko i to jest stary dzisiaj. No nie, no, tak, to jest zalane. No ale no nie, no wyrównanie tych terenów tutaj. Dopuszczenie jakichś tam działek, które już są działkami rodzinnymi, tak? Wieśku, a gdyby pisać, nie wiem, dajmy na to, że robimy tak. Zmieniamy tutaj ten teren zielony, tak jak ty chcesz. Ale ja nie chcę całościowo. Nie, no część. Ale jednocześnie w tej części, którą mówisz, że jest teren zielony, tam po prostu też uwagę zgłosić, żeby ten teren zielony był oznaczony. Przewrócenie terenu zielonego. Wiemy na to? Dokładnie. Nie ma problemu. Ale zgłoszony jest wniosek o przywrócenie terenu zielonego przy Golikówce Strażackiej. A czy gdzie jest? Tu jest tak. Jest który punkt? 34. 34. Przepraszam.
34 punkcie jest zwyższenie terenu pod zainwestowaniem. Jeżeli nie dorzuciliście mojego wniosku, to w jednym, który mamy punkt 35 naszych poprawek, zobaczcie. Czy, proszę Państwa, ja Państwu jeszcze powiem, czym się kierowaliśmy. To jest sprawa bardzo delikatna. Po pierwsze tak, nie mamy wiedzy o, jest, o ile kto się stara, o gdzieś jest, pyta się, nie znamy żadnych wniosków. Mówimy ogólnie, to trzeba by zwiększyć tereny pod zainwestowanie. Nie mamy żadnej tej wiedzy, jak to się ma w stosunku do stanu własności, do granicy działek, no, w ogóle do terenu. Generalnie oczywiście tendencja jest taka, żeby wszystkie tereny były pod zainwestowanie. Tylko że też trzeba powiedzieć, że mieszkańcy w tamtym rejonie w ostatnim czasie dzięki planowaniu przestrzennym dostali sporo możliwości otworzenia terenów budowlanych, które nigdy nie były terenami budowlanymi. I to wcale nie śmieje, że taka jest prawda. Tam jeszcze niedawno tylko można było się budować przy drodze. Ale Zygmunt, nie, no okej. Okay. Na dzisiaj, ja każdy z nich został... Czy radny z obszaru, z którego został wybrany i słucha ludzi, ma możliwość złożenia uwagi? Ale przecież... Nie, ale to jest tak. Zaczynamy mówić, czy ktoś ma możliwość. Nikt nie neguje, że pan Wiesiek nie ma możliwości. Nikt nie neguje sytuacji, że nie, przecież dyskutujemy na ten temat. Tylko też trzeba popatrzeć w sposób racjonalny. Powiedzcie z pełną odpowiedzialnością, które poszerzyć, gdzie i według jakiego klucza, czy wszystkie tereny. Bo jeśli w tym duchu byśmy poszli, to należałoby wszystkie tereny na terenie miasta przeznaczyć pod tereny, pod zabudowę. Bo znaczy, z drugiej strony mamy stan własności prywatne. Żeby pan to pomieszyć. Może pan to pomieszczyć na całość? No. Jeszcze. Na całą trzynastkę. No i popatrzmy na ilość terenów do zainwestowania, na cały obszar, i poza Krzemionkami, które są gminne oczywiście, bo nasze wspólne, czyli nam nie przeszkadza, poza terenami mówię, jak wygląda sprawa w 30, jak wygląda sprawa w 13. Planowanie przestrzenne, Jacek, to jest też planowanie dla przyszłych pokoleń. Ale Zygmunt, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja tylko mówię, ja nie mówię o przekształceniu całościowym. Bo każdy będzie mógł z mieszkańców indywidualnie podejść i złożyć wniosek odnośnie poszczególnych działań. I wiadomo, że nie zostanie uwzględnione w całości. Tak, idea była taka, żeby wejść też ludziom naprzeciw. Znaczy, ja bym tak, komisja przygotowała, że, bo to napisaliśmy wspólnie z panem Wiesiem, korektę terenów pod zainwestowanie. Ja nie wiem, czy to na przykład w pewnym momencie będzie tylko 10 czy 15 metrów, bo może komuś akurat nawet jak dzisiaj tego nie ma, to te 10, 15 metrów czy 20 wystarczy na to, żeby zmieścić dom, a resztę i tak sobie zostawić. To będzie kwestia wniosków po prostu. To jest kwestia wniosków. My nie odnosimy się do całości. Odnosimy się do korekty. A ta korekta, jaka ona będzie wynikała, to i tak, proszę Państwa, to też trzeba być świadomość. Biuro Planowania Przestrzennego nie weźmie naszej uchwały i pisze i pozmienia wszystko tak, jak będzie. Słuchajcie, byśmy z premedytacją nie wystarczyli. No. Zrozumiane słowo korekta. Przepraszam bardzo, Państwa tekst był następujący. W punkcie 34. Zwiększenie terenu pod zainwestowanie. Ja rozumiem, że pod zabudowę, ale rozumiem, że piszecie pod zainwestowanie. No zainwestowanie, no to... to nie, pod zainwestowanie, to ja nie rozumiem, że to są tereny, które zwiększamy pod zabudowę, a nie pod zainwestowanie. Ale używa się też wspólnictwa na wzygłą zainwestowanie. No ale to może szczegół. Na proponowanym obszarze ZN w rejonie. I tu są podane obszary. Proszę powiedzieć, jaki ten punkt daje sygnał? Bo to jest, ani nie mówimy tak o 10%, wszędzie się staramy decyzyjnie powiedzieć, o jaki obszar nam chodzi, co chronimy, gdzie chcemy dojść, a tu mówimy o jakimś kierunku, że zwiększa się tereny pod zainwestowanie. Jednocześnie można powiedzieć tak, no zrobiliśmy coś, ale tak naprawdę ten zapis jest zapisem... No ja wytłumaczę, ale to właśnie jest to, co pan Jacek powiedział.
że jakby chcemy zostawić otwartą furtkę na przykład mieszkańcom, którzy będą wnosić wnioski, my tym zapisem ich popieramy, natomiast absolutnie nie chcemy my narzucać jakby granic tego zainwestowania, czy nawet procentowego tego zainwestowania. Po prostu zostawmy to mieszkańcom i komisji planowania, która się tym zajmie. Nie komisji, tylko biuro planowania. Dlatego, że ten zapis jest taki, jaki jest. Patrzymy tu gdzieś o metr Zieleńca, tu jest naprawdę, ja uważam, że w tym obszarze należy to poddać pewnym analizom, pokazać nawet w ostatnich 10 latach, jak wyglądało to sposób zainwestowania, ile terenów zostało już przekształconych w ostatnim czasie, bo to nie można powiedzieć tak, że w tym terenie ludzie są pokrzywdzeni, bo plany nie puszczały przez wiele lat. Uważam, że rozwój w tamtym terenie budownictwa jest gigantyczny i wszystkie działki w większości, te, które były dostępne do drogi, zostały przekształcone w większości w ogóle na działki budowlane. Nie wiem, czy może jest taka tendencja, że na terenie Krakowa, ja wiem, że każdy może mieć trawnik, jak mam, to mam koło siebie tyle, ile na jeden nie stać. Ale no nie wiem, może trzeba czekać też na jakąś fajną koncepcję na tamten obszar. No, dobrze wiemy, że na Wierszaniu ja też. No, ja uważam, ja mam drugie zdanie, by mogły być. No, będziemy dyskutować rzeczywiście. Co jeszcze? Jak dokonasz tego zapisu, żeby było to, to rozumiało? No, właśnie, jak pójdą i zrozumieją, że tak powiem, w całości nas zapisz i całe dzieło. Nie, ale nikt tego nie zrobi. Nie, nie, nie. Proszę Państwa, powiedziane, że będzie. Będzie wyłożone też rozmowy przez mieszkańców. Może się okazać, że to, co my dzisiaj rozmawiamy, że na przykład to, co mówię, ktoś nie ma wyregulowanego stanu prawnego, nie wiem, czy ma możliwość składania wtedy wniosku czy uwagi jako niewłaściciel, ale mówię, to co powiedział Pan Wiesiek, korekta i możliwość poszerzenia zainwestowania. Zresztą takie są też zapisy tam, jak Państwo zobaczycie, tylko problem polega na tym, że można poszerzyć granice zainwestowania, czy zmienić obszar zainwestowania to pomiędzy na przykład U a ZM, znaczy nie ZM, U a MW o 10% powierzchni. Czyli jak Państwo zobaczycie, to istnieje możliwość przesunięcia tej granicy, na przykład tej granicy, w tą stronę, ale nie więcej niż 10% tej powierzchni. Czyli tak naprawdę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to nie jest sztywna granica. I w każdym obszarze taka możliwość istnieje, proszę się wczytać. Jest jeden element, gdzie tego nie można zmienić. Nie można zmienić i przesunąć granicy zainwestowanej na teren ZN, ani teren ZU. To jest dobra też wskazówka. No nie, ale tego nie można przesunąć i ja to rozumiem. Te granice będą sztywne. Te granice będą sztywne i to, co dzisiaj było robione przy niektórych planach, że wychodzono poza zakres planu i wchodzono z zabudową na ZU czy ZN, robiono czasami później już z premedytacją, bo wiedziano, że wojewoda uchyli miejscowo, punktowo taki plan, ale powodowało to, proszę Państwa, tylko taką konsekwencję, że plan na przykład tak, w biurze przesunięto w planie na przykład tą granicę zabudowy dotąd. Wojewoda to uchylił, bo było niezgodne ze studium, czyli została biała plama. A biała plama powodowała, że można robić w WUZ. Dobrze. Więc to może zagłosujemy po prostu. Nie wiemy, bo co ta sprawa jest do przegłosowania. Opinia była negatywna zarządu. Rozumiem, że zarząd jeszcze raz się pochyli. Posłyszę jedne głosy. Przedstawimy to Państwo pod głosowanie. Piszemy Pani coś, że będziemy tylko głosować. Teraz tak. Opinia pozytywna jest zarządu odnośnie teren zieleni urządzony w planie Lubiecy Północ jako ZPN, ZPOS-em. Uważam dla społeczności lokalnej, opinia pozytywna.
Ja mam tylko szybciutko mówię i jedno zdanie. One, to jest od Z1 do ZP, tak były oznaczone, są oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Rybitwy Północ i to są tereny, które są rozrzucone po całym tym obszarze, które zniknęły po prostu z tego. Tylko tyle. Natomiast opinia jest negatywna odnośnie, żeby w studiu oznaczyć rowy melioracyjne. W studiu nie oznacza się rowów melioracyjnych. W projekcie nowego studium brak oznaczenia istniejących terenów sportowych. I tu jest opinia negatywna, dlatego że tutaj jest w punkcie 34. Mamy 36. Tak, czyli mamy tezę. Czyli tutaj, no, jakby konsekwencją zapisu w całości opinii, oczywiście garbabil, który musimy wrócić. Możliwość poszerzenia cmentarza parafialnego. Trzeba mieć również świadomość, że my nie konsultowaliśmy z tymi mieszkańcami. Jeśli ksiądz jest stroną w postępowaniu i ludzie są stroną w postępowaniu i będzie zawsze mógł sobie powiększyć ten cmentarz, ale tak jak mówiłem przy okazji cmentarza, na cmentarzu są bardzo złe warunki geologiczne. Tam jest zawsze jest problem. Oczywiście tendencja jest, żeby poszerzyć, osiedle się powiększa, cmentarz się nie powiększa, tam jest kwestia budowy kolumbarium. Była miejscowy plan, tam nie puścił zabudowy kubaturowej. Większe. Generalnie rzeczywiście moim intencją było jak ja to napisałem, bo było coś takiego, że zresztą w pierwszej wersji było, jeżeli nie, zaznaczeniem, że nie dopuszczamy pochówku ziemnego. Bo rzeczywiście, jeżeli by istniała możliwość poszerzenia tego cmentarza, gdzie można tylko i wyłącznie na przykład kolumbarium zrobić, tak? I wtedy teren podmokły czy wysokiej wody gruntowej nie mają żadnego znaczenia. A jest na przykład taki teren, który jest terenem cmentarza już w tej chwili, to jest wykupione, a nie może być zainwestowane, ponieważ no, jest terenem pod zabudowę jednorodzinną. Wiem, że ksiądz też właściwie już dogadał się z następnym właścicielem tego terenu, więc to mogło być ścięte w stronę ulicy Pułańki, to mogłoby zostać na przykład pod kolumbarium lub kaplicę, bo też były takie założenia. Czyli nic zrobionego z połówką. Panie więzienny, ksiądz na dzisiaj wyratakuje tereny strefy ochrony, którą ludzie i tak nie mogą nic wybudować, bo jest strefa ochronna cmentarza. Strefa ochronna, proszę zobaczyć, jeżeli jest to 50 metrów, jeżeli wykupujemy to w stronę ulicy Pułańki, to już odpada nam około kilkunastu metrów ulicy Pułańki. Więc właśnie nie wchodzimy w większej mierze w tereny prywatne. Panie Wieśku, ale dobrze Pan wie, ja wiem, że jak popatrzymy na ten obszar, to trochę inaczej ten cmentarz wygląda na terenie i taki układ ulicy, bo jest tam jeszcze parking. Ten układ ulicy zupełnie nie jest taki, to nie jest tak zupełnie, nie liczy się również, mówię, to jest takie trochę złudne. Czy problem polega na tym? To było przy miejscowym planie bardzo dokładnie, proszę Państwa, opisane, była i strefa ochronna i ksiądz jest świadomy, żeby z ludźmi tam żyć dobrze, musi strefę ochronną wykupić, bo ludzie i tak tam. Też się nie mogą wybudować, mogą tylko coś sadzić, a wokół w ogóle tego cmentarza, w związku z tą wysokim poziomem wód gruntowych jest, no problem jest, bo to jest po prostu nie, no nie nadaje się tam za bardzo miejsce na ten cmentarz do pochówku ziemnego. Jak to się być ale słuchajcie, w tym momencie już kończę ostatnie zdanie. W tym momencie, jeżeli przegłosujemy naszego poprzedniego spornego punktu, to tak naprawdę i tak nie mogą się tam wybudować, nic zainwestować, bo wokół mają ZDM, to więc i tyle na ten temat. Proszę Państwa, następne punkty. Następne punkty, które mamy, to jest 37. 37 to jest projekcie studium momencik. Sobie razem. To mamy 37. To jest budowa linii tramwajowej. 36 to było TZ Bitwy, tak? Linia tramwajowa w ciągu nowo projektowanej trasy ciepłowniczej. Opinia jest pozytywna. Tu chodzi o
łodzią, proszę Państwa, żeby przez ulicę Ciepłowniczą, jak mamy tutaj, proszę Państwa, o, tu jest ulica Ciepłownicza, tu wychodzi, proszę Państwa, do Sergrosa. Do Sergrosa, tu jest Sergrosa, tu jest Aleja Pokoju. To już jest Nowogródzka i tam jest Aleja Pokoju. Żeby istniała możliwość ewentualnie kiedyś połączenia. Ale jeżeli by jeszcze uwzględnili tutaj poprawę pana Jacka, to ona by szła troszeczkę bokiem. Więc tutaj tak naprawdę jest to odcinek, nie wiem, 2 kilometrów i byłoby połączenie z Aleją Pokoju. Nie mamy żadnego wątpliwości. No,